Smaczne, szybkie tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj specjalnie dla moich widzów przygotowałem tak zwany, jak go tak nazywam, kotlecik, duecik na walentynki, czyli kotlet dwuosobowy z dwoma rurkami, dzięki których możemy robić sobie fajną zabawę, zsając z jednego i z drugiego końca, wysysając zawartość po prostu kotleta farszu. Życzę miłej zabawy, miłego spędzonego czasu, nie tylko w kuchni i zapraszam Państwa na film Przepis. Składniki na kotlet na razie bez nazwy. Fajny na walentynki kotlet dwuosobowy ze schabu. Będziemy potrzebować jakieś 100-130 gramów schabu, możemy wcześniej dzień go przyprawić przyprawami, zielem angielskim, solą, pieprzem, czosnkiem, co tam lubimy. Do tego będziemy potrzebować po około 3 deko dobrej bułki, lepiej domowej, utartej, jakieś 3 deko masła, po jednym deko dobrego pasztetu, jak zawsze namawiam do robienia w domu, jedno jajko i potrzebujemy taki makaron, długie rurki, on się nazywa zite. Nie wiem, czy Państwu się uda dostać, ja po długich poszukiwaniach jeden sklep odkryłem we Wrocławiu, w którym ten makaron jest. Takie rureczki całe je gotujemy. Możemy także na takiej sobie rurze zagrać. Do tego potrzebujemy jeszcze troszkę oliwy, oleju, smalcu, sól, pieprz do smaku. I występują tutaj widelce zabytkowe z dawnej restauracji, która była zlokalizowana we Wrocławiu na ostatnim piętrze przed wojną w Pedecie. Jest to widelec zabytkowy, możecie Państwo wygrać taki, otrzymać od mojego kanału, jeżeli Państwo będziecie intensywnie, często zaglądać, udzielać się w opiniach, w nazwach nawet tego naszego kotletu teraz. To jest fajny kotlet, załóżmy na walentynki, urodzinki, inne takie przyjemne rzeczy, które możemy zjeść, zrobić. Jak już mówiłem, dobrze jest z tego kotleta sobie na kotlety mięso przyszykować dzień wcześniej, a jak nie mamy czasu w ten sam dzień oskurować go, żeby było same mięsko. I tak kroimy takie nie do końca przekrojone plasterki, będzie nam po prostu łatwiej kotlety rozbijać. Szykujemy sobie oczywiście folię, żeby sobie nie paskudzić całej kuchni. Nakładamy z drugiej strony też folię i młoteczkiem rozpłukujemy taki plaster, żeby dziur nie było. Koło musimy tutaj tak równomiernie porozbijać. Oczywiście brzegi cieńsze, już Państwu nie będę tu marudził, ani hałasować, zrobię to po. Płat mięsa mamy rozbity, dosyć cienko, starać się, żeby nie zrobić dziur, nie moczyć za dużo mięsa. I tu ma jakieś 3-4 deko masła i jakieś do jednego deka dobrego pasztetu. Robię to z taki wałeczek, z jednego brzegu układam. Ugotowany tu makaron, długie rury takie, umieszczam z jednej i z drugiej strony i całość musimy zawinąć. I później rękami docisnąć, żeby nasze rury tu z dwóch końców nie wypadły podczas panierowania. Czyli ważne jest, żeby schabu nie moczyć, bo wtedy jest taki suchy i nie da rady po prostu naszego kotleta, będzie ciężko zakleić. I powstaje nasz taki kotlet z dwoma rurami, z które później po usmażeniu byli mogli sobie rury wyssać ze środka. Każdy miał przyjemność ssania zawartości, czyli masełka z całą esencją naszego kotletu i pasztetem dobrym. Właśnie dlatego potrzebny jest dobry domowy pasztet. Zaraz. A przed panierowaniem jeszcze w każdą dziurkę, rurkę wsadzamy dosyć głęboko do końca taki patyczek od szaszłyka. Chodzi nam o to, żeby nasza kompozycja w czasie panierowania i smażenia się nie zniszczyła, żeby się trzymała rurka kupy, żeby była cała. Jeszcze raz je dociskamy, no i w tej postaci możemy sobie panierować.
kotlety, jak widać, mamy już zawinięte, dosyć ściśle. Ja zrobiłem tu dwie sztuki, należy pamiętać tutaj, żeby z tych końców było dosyć mocno przy tego. A długość tutaj tego makaronu możemy eksperymentować z długościami. Tu mamy rozszczepane jedno jajko z odrobiną wody. No i ewentualnie możemy tego kotleta jeszcze tutaj sobie przyprawić i obtoczyć w mące. I ostrożnie musimy go opanierować w jajku i w bułce tartej. Delikatnie, żeby nam się nie rozwalił. Najlepiej powtórzyć panierowanie i dociskać. I tak ładnie sobie zrobić nasze kokieciki. Makaronik też możemy tutaj dziurki pozatykać, najlepiej panierunkiem, żeby nam to co najcenniejsze po prostu nie wypłynęło. I jeszcze raz go troszkę pomoczymy. Delikatnie też musimy uważać, żeby makaron się nam nie zepsuł. I mamy jednego gotowego walentynkowego kotleta zrobionego. Tą patelnię nalewamy dosyć sporo oliwy, oleju, smalcu, co tam włożymy do smażenia. Kotlety, jak widać, mamy gotowe. I tak smażymy jak dewolaj. Z tym, że musimy uważać, żeby nasze końce tutaj się nam ogień nie wychodził, nie przypalił, żeby się nam nie przyjarały, nie połamały. No troszkę by mieli z tym zabawy, no ale efekt jest piorunujący. I smażymy przewracając na obie strony. Ja się użyję tymi zabudkowymi widelcami, który na pewno jeden z nich trafi do któregoś z Państwa. Smażymy fajnie swoje nasze koteczki. Jedna strona już widzę, że się przyrumieniła, tutaj z tej strony widać. Delikatnie, żeby nie nakłuć. Na boczek powracamy. Ta restauracja, której podawano, serwowano te widelce, nazywała się Verkheim. Nie wiem, czy to dobrze po niemiecku, czytam niemieckiego, no ale widać tutaj. Naprawdę pamiątkowy, pamiątkowy, lamperowany widelec. Troszkę trzeba pokombinować przy smażeniu, no i ewentualnie zrobić jakiś krótszy ten makaronik. No ale już nie będzie wtedy tego efektu, albo użyć po prostu jakiejś dłuższej patelni czy większej patelni, żeby to sobie fajnie, koło ładnie obsmażyć. Kotleciki już smażone, to tak się smaży, podobnie jak kotlet z dewolaj. No troszkę wprawy, no niestety przyznam się, że trzeba to mieć, no ale popróbować za którymś razem na pewno się uda. Ja i zadowolenie, i poklaks u gości, czy narzeczonej, czy chłopaka murowany. Kotleciki, dueciki, no taka nazwa mi przyszła, może Państwo wynajdziecie lepszą, fajniejszą, już gotowe, usmażone. Nakładamy na talerz jakąś surówką i może. No a teraz musi być instrukcja jedzenia takiego kotlecika, duecika, czyli musimy wyciągnąć nasze babylki, patyczki od szaszłyków z jednej i z drugiej strony i nożykiem tutaj albo odgryźć, albo odkroić i na obie strony i teraz możemy sobie wysysać tutaj z tego końca. Jedna osoba z jednej strony, druga z drugiej. Proszę nie dmuchać jednej, drugiej. Czyli możemy sobie postać taką fajną rurę z zawartością. A później na końcu jak wyssamy, no ja nie mam ochoty teraz na ssanie, sobie przekroimy na pół i resztę zjemy. O, jak widać, fajnie usmażony. O, soczek jest smakowity. Tylko zajadać. Mam nadzieję, że Państwu też się uda taki kotlet. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę smacznego i zapraszam na inne moje filmy kulinarne. Był to przygotowany dla Państwa specjalnie na walentynki kotlecik, duecik. Ja go tak nazwałem, jak Państwo macie lepszą nazwę, proszę w komentarzach pisać. Do wygrania jest na pewno jeden zabytkowy widelec od filmów kulinarnych. Dziękuję. Do zobaczenia na następnych filmach. No dobra, bo jeszcze mi ktoś zarzuci, że gotuję i nie próbuję.
No to zagram Państwu jeszcze na rurce. Trzeba ssać, nie dmuchać! Jak było w filmie Felliniego. Ale właśnie, kotlecik, duecik. Dziękuję.